Bo jeszcze tego nie ogarnęli. Dobra. A my zaczynamy gierkę. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Po raz kolejny prowadzimy badania. Za jedną turę będą one gotowe. Mamy tutaj piękne konsekwencje Konfederacji, dlatego nie wiedziałem, że takie są. No i... Okej. I co możemy skolonizować? Nic na razie. Mamy Zeusa i mamy linię zaopatrzenia. I dobra, tu by trzeba było się pomodlić teraz. Zobaczmy jeszcze z kim się możemy dogadać. Z tymi możemy się dogadać. I can't see how this will help. Okej. Z tymi możemy się dogadać. To się In fairness, dogadajmy. fair enough. Okej. I... Zaufani przyjaciele, bo w mordę. Dobra, pięknie jest to ogarnięte. Dobra, tam już nie mamy się z kim bić, na razie jest dobrze. Tu mamy pokój. Te wyspy są zagrożone tylko tutaj przez tych przeciwników. Z wyspami raczej sobie poradzimy chyba, bo te Amazonki nam wjechały na kwadrat. No i muszę się zająć tą Kretą. Muszę się w końcu zająć tą Kretą, co nie jest łatwe. Dobra, czekamy. Odyseusz, fajnie, on ma armię, ale on ma 20 rejonów pod sobą. 20 regionów ma pod sobą, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Wojowników z Itaki ma. Ładnych. Ciężko zbrojnych łuczników. Kuźwa, jaki on ma ten. Mistrzowe walki podjazdowe, jakie on ma jednostki wykokszone. Kurde. Fajne jest z niego Bonzo. Ale zauważyłem, że ten Odyseusz to taki koksu jest. Oni zawsze dużo przejmują. Oni bardzo dużo przejmują. I bardzo tutaj wymiatają, można powiedzieć. Bardzo często... Zobaczymy, co to wyjdzie, czy dam radę ich porobić w ogóle, czy nie. Z czego to wyniknie i co i jak. Żeby on te Amazonki chciał tutaj pojechać, to by było pięknie. Ja bym się mega cieszył. Także godzina taka, jaka jest, a tak jak mówię, no godzina taka ze względu na to, że no może się w końcu te godziny ustatkują, ustabilizują. Tłuką się tam ostro. Kurde, sukces. Znowu mi tutaj problemy robią. Te Amazonki skubane gonią mnie. Wiedziałem, że będą gonić. No muszę uciekać, nie dam rady odwrot zrobić. Walczymy, raczej nic tu nie zdziałam niestety. Szkoda. Szkoda, że mnie dopadli zanim zdążyłem zwerbować, no ale wiedziałem, że tak może się zdarzyć.
Ale jak ja bym ich wycofał do odwrotu, to ciekawe, czy coś z tego wyjdzie, czy to po prostu... Nie robiłem tak nigdy, nie idzie ich wycofać. Okay. Dawać tych łuczników, szybko. I tak nic więcej nie zdziałamy. Cisnąć. Dzięki za followka, Maksiu. Dziękuję bardzo, miło, że jesteście. Kuźwa, tylko tego brakowało, żeby nam Amazonki na kwadrat biły. Cisnąć w nich. Zaatakowano twojego bohatera. Dobra, ten ma ich bronić. Ci niech bronią. Ci też nie bronią, a ci niech zapierniczają. Twoi wojownicy dostrzegli ukrytych przeciwników. Dawaj ją, gościu, jedziesz ją. Immortal Akia! Twoi wojownicy tracą ducha. Rypane, kurde, pobity. Halo, policja, kobita mnie bije. Let's do it! Akia for... Dawaj, twoi wojownicy policję. Rzucili się do ucieczki. Dobra, tu się dopiero robią fajty. Weapons oil! Ucieka, dziadega. For Akia! Nie daj jej uciec. Akia endures! Orders! Straciliśmy jednostkę. For certain! This is going to... Co za dziaduwa? Ucieka ciągle przed nami. Kurde, uciekła, miała mało HP. Myślałem, że się uda to zrobić. Patrz, ile żeśmy pojechali ostro. Trochę brakło. To nie było szans. Nie było szans niestety. Szkoda. Ciężko. No ciężko. I co, tracimy gościa? Rozjechane. Rozjechali nas. Dobra, tu trzeba będzie Menelaosa przyzwać. Hipolita werbuje, bo dostali też trochę oklepu. Mam nadzieję, że tutaj nam pomogą nasi. No nie, jest kolorowo, musimy tą Hipolitę pojechać. Mamy teraz problemy z zacne na dole i u góry i w ogóle. Ale postaramy się to załatwić. Ci tu między sobą tu ciągle się tłuką. Ja mam tylko nadzieję, że właśnie Odyseusz nam pomoże. W końcu po to z nim zawieraliśmy pokój, który... Nasz pokój sojusz, który dużo nas kosztował. Ten tu tymi 13 popiernicza. Ło kurwa, jeszcze ma 20. Orzesz ty w mordę. Jakie on ma oddziały, to my tego nie utrzymam tamtego, czekajcie. Boski władca Egiptu przysyła pozdrowienia. Okej, okay, i co my ty nam możesz, gościu, dać? Złoto, kamienie mamy, cholerę. Wpływy, brąz. Dobra, brąz. O, patrzcie, jeszcze trening harcowników. Harcownicy będą mieć więcej zapasów amunicji.
Zajebiście. Misja szpiegowska. Utrata, zuchwały. Beznadziejny żeglarz. Śmierć w boju, lol. Wow. Zabiła nam go. Dobra, Menelaos powrócił. Okej, Nestor też powrócił. Dobra, mamy trzy tych bohaterów, to trzeba drugą armię tworzyć od razu. Okej. Okej, szybko, tak, ten gościu. Ty tam szybko jedziesz, płyniesz, znaczy się. Płyniesz tutaj, gościu. Okej. Płyniesz, ile sił w nogach. Ten tu już płynie nam pomóc zajebiście. I teraz trzeba pomyśleć, tak. Ta babka to tam niszczy wszystko. Szybko pieceł. Okej, pieceł się wyrobi. I tu armia. Tu naszego Menelaosa trzeba przyzwać. Menelaos, jesteś, jesteś. I Menelaosie, ty tu masz misję życia. Dobra, miejscowe jednostki trzeciego poziomu aż może robić. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery. I czemu nie możemy harpi? Aha, bo mamy maksymalną liczbę. Dobra, a łuczników jakiś? O, Giantsów. Giantsów może jakiś jeden oddział? Wow, ciężko zbrojni. Mogłem ich zrobić wcześniej. Zamiast tamtych. Na nich złoto jest potrzebne. Kurde, można by sobie jednych takich zrobić, ale nie, dobra. Harcownicy z wysp. Ci dywersanci też są OP. Wow, elitarni dywersanci. Ciężko zbrojni harcownicy z wysp. Też wyglądają na zajebistych. Słynni harcownicy z wysp. Dobra, zrobimy tych słynnych. Dwa oddziały. Zwiadowcy centaurów, opancerzeni giganci. Wow. Mistrzowie walki podjazdowej. Giganci, łucznicy. O kurde, ale jednostki. Ale jednostki mamy. Kurde, możemy zarekrutować, ale dobra. Weźmiemy sobie jeszcze tak. Opancerzeni procarze, weterani. Dwa oddziały dywersantów. Nie mamy już funduszy. Dobra, i tyle nam chyba wystarczy. Chociaż jeszcze harcowników z wysp. Okej. Okay. Będą dobre oddziały. Tylko teraz pytanie, czy nam się uda to utrzymać, bo mamy na minusie. I możemy coś wprowadzić. Coś, co by nam przykładowo dało zasięg ruchu. Koszty werbunków. Ranga. Wysłanników. Obrona zwarciu. Czas znoszenia. Wpływy. Budynki wojskowe. Dobra, werbunek. Koszty werbunku mniejsze. Ten już tu prawie zwerbował wszystko, więc zaraz będziemy się tu bronić, bo na pewno zaatakujemy, jak mają tam takie liczne oddziały. A ty lecisz pomóc. Okej. Okej, ten musi jak najszybciej też zwerbować. Cztery tury, aż grubo. Szpiegusek, musisz tu szybko przybywać, żeby ich osłabić. Dawaj, gościu, bo tu się złe rzeczy dzieją. U nas w prowincji. Gdzie to jest? Możemy to skolonizować. Brakuje nam 800 jedzenia. To by się przydało, tu mamy drewno. No to zaraz dajemy.
Marmur możemy zrobić, ok, trading. Kto ma dużo tego? Potrzebujemy jedzenia, ci mają dużo jedzenia i potrzebują tego. O, zajebiście. We could talk? Yes. Why not? O nie, nie, nie. Umowa, tylko pojedyncza wymiana. Teraz tak, my wam proponujemy 500 za tysiaka. 550, 600, 650. Okej. Dobra, pięknie i możemy sobie to przejąć, pięknie. No i mamy osadę. O kurwa. Tak trochę w złym miejscu tą osadę mamy. I chyba jej długo nie będziemy mieli. Ale dobra, no skolonizowałem ją na odległość. Dobra, dawaj na nią. Litania grozy, zmniejsza morale. Proroctwo zagłady. Co daje? Kamera. Sukces jest. Dobrze, pięknie. Litania grozy zadziałała. I do Zeusa by się potem trzeba było pomodlić, a na razie nie mamy jej za co. Tu nam dawało żarcie, musimy to jak najszybciej odbić. Okej. Zobaczmy, co się będzie działo. Może nie być kolorowo. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proroctwo zagłady na niego zadziałało. Dobra, i taka tu leci nam pomóc. Fajnie, jakby nam pomogli. Kurde, mają tego wojska, powiem wam szczerze. Zarąbiście ma tego wojska gościu. I ci tu walczą chyba... Nie wiem, gdzie oni walczą, ale chyba wszędzie. Widzę, że oni tu po całej mapie walczą. Naprawdę powiem wam, że mega. Płynę. Pytanie, czy nam się uda teraz to ugrać, żeby tam na dole z tymi zrobić porządek. Ciężko zbrojni harcowniczy z mieczami. To jest dobra jednostka. Będę musiał takich porobić trochę, bo sami harcownicy nie są aż tacy dobrzy, a tamci są z mieczami i oni naprawdę sobie dobrze radzą. Parys ciśnie. Kurde, zdobędzie mi to. Dobra, Hipolita co ona robi? Leci na moje... No dobra. Zarąbiście, Skubana ciśnie mi odbić tamty dyropis. Dobra, ja pocisnę jej odbić. Ciekawe co zrobi. Zrobimy taką magiczną wymianę, jeden za jeden. Niepotrzebnie to chciałem skolonizować, myślałem, że będzie fajnie. Ci co tu robią? Czyżby znowu mieli wojnę powiedzieć? Ci mnie zaatakują, patrzcie. Pyk. I pyk. I jeszcze ten? Nie no, to już będzie lekka przesada, jak jeszcze ten tymi 20 przyjdzie. No wiedziałem. Zarąbiście mnie miażdżą. Ja pierdykole.
Dobra, mamy mieczników, łuczników. Ty, ale widzę, że moja Sparta mi nie chce pomóc. Czemu miasto mi nie przyjdzie z pomocą, bo nie ma nikogo w mieście, czy co? Kurde, ile ich tu jest? Tu jest idealne miejsce do obrony. Tylko nasz bohater jeszcze pozostał. Jak my to obronimy, to będzie zajebiście, chociaż wątpię w to bardzo, bardzo, bardzo. Pomimo, że jestem człowiekiem naprawdę... Do wroga dołączają posiłki. Harpis do lasu. Kurde, ile oni mają tych procarzy do cholery. Dobra, miecznicy. Zarąbiście harpy sobie radzą, dobrze. Dawać, dobrze. Pięknie nam tu idzie. Dawać, Harpis. Kurde, mam gigantów czempionów.
Wycofka, harpie, wycofka. Co tam, jak tam? Gruba bitwa. Co tam, jak tam, super ziomalu? Dawno cię nie było. Twoi wojownicy dostrzegli ukrytych przeciwników. Dawać, harpie. Twoi wojownicy tracą duch. Twoi wojownicy rzucili się do ucieczki. Na Aresa. Twoi wojownicy odzyskują animusz. Kurde, ciężko. A mówiłem, że dzisiaj będę trochę później. Uważajcie, tracimy teren. Nie no, nieznaczna porażka. Nasi się naprawdę dobrze poradzili. Naprawdę dobrze sobie poradzili. Powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony. Bo myślałem, że dostanę srogi łomot, ale jednak się udało. No powiem wam, jak na moje straty 500, no 600, a no to powiem szczerze, że naprawdę dobrze nam to wyszło. No niestety wroga było w cholerę. Cholerę. I miał naprawdę gigantów i tak dalej, i to gigantów czempionów. Dobra, udało mi się taktycznie wycofać. Nie wiem, czy będą gonić. Będą mnie gonić. Nie, nie gonią. Nie, no gonią mnie, dobra. Chyba, że zaatakują miasto. Nie, dalej mnie atakują, wiedziałem. Wiedziałem, że dalej mnie będą atakować. Dobra, ale postaramy się coś tu ugrać więcej. Jasne, jasne, nie ma problemu. Podobno też wychodzi właśnie beta tego New Worlda, tylko że ja się zapisałem do tej bety, ale nie mam żadnej informacji. Tu się na mnie opłaca stać, bo tu mają las. Dobra, trzeba to dobrze teraz podziałać. Harpy,
Dobra. Do wroga dołączają posiłki. Giganci łucznicy, o kurde, dużo ma tych ziomeczków. A trzeba by tym strzelającym wjechać na plecy na szybkości. To nie jest głupia sprawa. Może się to uda zdziałać, jak ich dobrze tutaj zajedziemy. Cztery oddziały. Spoko, zaraz sprawdzę. Biegnąć szybko. Jak najszybciej. Taka taktyka, no widzisz, staram się dobrą taktykę ugrać. Biegiem teraz im na plecy muszę wjechać. Twoi wojownicy tracą ducha. Dawaj, zmiar dzieci. Siema Kacper, witam. Dobra, moi dobrze biegają. Tak, 40 minut. Dobra, ci tu ładnie przegonią. Dawać w nich. No wiesz co, mam bardzo ciężko to ugrać, więc zobaczymy, czy damy radę to ugrać. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że wiesz, że
No wróg ma zasną przewagę. Wróg wypatrzył nasze ukryte jednostki. Dawaj, dawaj tym bohaterem. Dopiero teraz dostałeś powiadomienie po 40 minutach? No to nie wiem czemu tak, to lipa trochę. Twoi wojownicy rzucili się do ucieczki. Zabijasz tych gigantów. No nie myślałem jeszcze o tym, ale powiem ci, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, pomyślę nad tym. Zaatakowano twojego bohatera. Kurde, powiem wam, nie jest kolorowo, ale moi naprawdę dzielnie walczą. Uważajcie, tracimy teren. Dawaj, rzucać w nich goście, rzucać, szybko. Jak zdrowie? Na razie dobrze, wszystko na całe szczęście. Dobra, moi robią wycofkę. Dobra, wszyscy zrobiliśmy to. Pytanie teraz, co z tego będzie? Zdecydowana porażka, a nie miałem szans. Na razie wszystko dobrze, na całe szczęście. No niestety nie udało nam się tego obronić. Powiem wam, najeżdżają nas po każdej stronie. No to się zgodzę, trzeba o siebie dbać. Uważajcie na siebie też. Każdy widz na wagę złota, także nie chciałbym, żeby komuś coś się stało. No i koniec, zlikwidowali mnie skurczybyki. Długo się broniłem, ale się nie obroniłem. Nie no, naprawdę starałem się dużo tu podziałać.
No szkoda gadać, no szkoda gadać. Już sprawdzam, co mi tam na Discordzie wysłałeś. Już to sprawdzam. Szkurde, no powiem wam, staram się tu tą Spartę utrzymać jak tylko mogę. Odniesiono rany. Spalili nam osadę. Prowincja Ida. Knossos bunt. Niech się tu buntują. Niech się buntują, bo my i tak tu mamy przerąbane. W sumie jak się tu zbuntują, to nawet nam ułatwią życie. Wiem, widziałem, pisałem do nich, ale są zarobieni jak cholera i ten. Czekajcie. No wiem, do New World'a. Wiesz co, ja do nich pisałem, tylko że oni są zarobieni robotą teraz i ja tam jestem zapisany do bety i nie tylko, ale tak jak mówię, no kij wie kiedy co i jak się okaże. Zamach na rywala, wódz na kapłankę, zrobimy zamach. Nie rób zamach na... Na łucznik, łucznik na szpiega. Porażka. Lipa nie wyszła. Tak, ja wiem, że ta gra już wyszła, jest beta teraz. Zamknięta beta jest, nie, no chyba zamknięta beta, nie wiem, już teraz nie pamiętam jak to tam jest robione. Dobra, pierw musimy sobie poradzić z Amazonkami. Na razie będzie trzeba tam na dole spisać ich na straty. Niestety taki los. Los nie jest kolorowy. Menelaosek, za to ty se zawerbujesz epickie jednostki, żeby to utrzymać. To tak, ty se jeszcze tak, harkie. I tych koksów takich, gdzie oni są? Uczników też by można było w sumie zrobić. Wersantów. Koksów, zawodników, o! Słynni harcownicy z wysp. Okej, zajebiście. No i tu trochę trzeba będzie poczekać na rekrutację 5 tur, aż to dużo, 5 tur. Ale no zaraz utracimy tutaj na dole. Zaraz stracimy Knossos. To było, że tak powiem, nam pisane niestety. Ale za to jak stracimy Knossos, to mam nadzieję, że te wyspy utrzymamy i to zaraz tu odbijemy. Potem zajmiemy się, jak tylko odzyskam tą wyspę, albo dobra, inaczej zróbmy. Jeszcze zróbmy inaczej. Tu jest brąz. Nie, to nam się nie opłaca. Brąz i... Ten brąz by się przydało zostawić. Na te lepsze oddziały. Cisnę tam. Ciśniemy tam zaraz. Favored or cursed, I know the difference. Nie udało się, porażka jak zwykle. Okej, zajebiście. Bunt nieunikniony, zajebiście się cieszę. Buntujcie się, hopy. Niech się buntują, bo oddziały buntowników mi się tam przydadzą w końcu. Chociaż ci wcześniejsi buntownicy byli mega OP. Ten ich tu idzie niszczyć 20 oddziałami. Koksów. Mistrzowi walki podjazdowej i leci nam też pomóc. To nas bardzo cieszy, że leci nam gościu pomóc. No
No szkoda, że jeszcze nie mam tego New Worlda, bo z chęcią bym opykał. Prostek ma tych oddziałów. Dobrze, bo tam nam się zbuntują, więc mnie to cieszy niezmiernie. Jak się nam zbuntują, to oni też będą walczyć z tamtymi, bo oni nie tylko walczą ze mną, ale też z tamtymi będą walczyć, więc trochę ich osłabią. A w międzyczasie ja sobie przyjdę. Amazonki teraz odcisną. Będą mi cisnąć na moje miasto, wiedziałem. I co? I mamy problem. Bo mamy spory problem, bo znowu się nie obronię. Górale? O! Łucznicy... Lekko zbrojni łucznicy, a on ma tych łuczników. Cholery. No nie dam rady jej pokonać, ale postaram się też trochę obronić. Albo ja wszystkie siły po prostu wyślę na tych ich łuczników i tyle. Po prostu wjadę w nich i tyle. Dobra, czekajcie. Ona ma... Tak, oni mają prawie same takie oddziały. Jak ja sobie na nią wjadę, to ona się może zdziwić i to bardzo. Wszyscy ciśniemy na nią. Zostaw tą osadę, gościu. Dobra, wszystkie oddziały tutaj są i wszystkie oddziały wjeżdżacie tu w nich. Co nas się wzięła do ochrony? Dobra, zajebiście. Ale się zdziwi. Ale się zdziwi, ale biegną. Twoi wojownicy dostrzegli ukrytych przeciwników. Twoi wojownicy tracą ducha. Kuźwa, jak ona działa na morale, dziadusko. Strasznie. Uważajcie, tracimy teren. Twoi wojownicy odzyskują animusz. Dawać w nią. Dawać, dawać. Obijać dziadówę. Waiting orders!
Dobra, nie nas tam wróg przejmuje punkt zwycięstwa. Dawaj, ją. Ona się dobrze bije. Kurde. Tyle ją obijają i nadal nic. Braci też ją muszą obić. Ci tu też wybijają ładnie, zajebiście. Twoi wojownicy rzucili się do ucieczki. Strzelać w nią. Pięknie. Masaker ją. Dobra, ustawia się łucznicy w nią. Kurde, muszą ją rozjechać. Patrzcie, ile tych arrowów ona już ma w sobie. Jaka ona jest mocna. Strzelać, zabijać ją. Jest, padła. Wroga bohaterka odniosła rany. Jest. Wrogi bohater jest ranny i nie może dalej walczyć. Armia nieprzyjaciela została... Gdzie ta armia nieprzyjaciela? Tutaj. Dawaj w nich. Wcale ich goni. Kurde, mój też tu zaraz ucieknie gościu. Twoja twierdza wkrótce padnie. Wiem o tym gościu. Ale nic z tym nie mogę zrobić niestety. Dawać w nich. Za dużo nie ugrają niestety. Braci ich tu miażdżą. Bym miał trochę więcej oddziałów, może byśmy coś tu ugrali.
Dobra, kij, koniec. Och, nie udało się. Ale za to Hipolitę wysłałem ze światy. Cała ranna. A! Dostała kosę w plecy.